Dzień dobry, tak. Informuję, że nagrywam, ponieważ mam takie dobrze, prawo, tylko nie będę. Tutaj, dobrze? Stawię. Nie masz czapki z tyłu? Co? Czapki zimowej nie masz? No. Przestawi się, starszy posterunko. Interwencja jest nagrywana. Co tam pan rozdaje? Nazywam się Kacper Borys, rozdaję takie uloteczki, ponieważ poszukujemy młodych osób do teledysku, piosenki. Nagrywam taką piosenkę. Mogę panu zresztą dać. Dzień dobry. Może to pan pokaże. O, to proszę wziąć. Dobrze. Tak. Pan poszukuje, dobrze? Tak jest. Proszę, dowód osobisty. Dziękuję. Też poinformuję pana, że nie wyrażam zgody na upublicznianie mojego wizerunku. Ja również. Zrozumiał to pan, tak? Tak. Nagrał piosenkę w skrócie, bo też czytać to za bardzo. No, nie ma tutaj żadnych treści takich, które mogłyby znaczyć, że to jest wulgarne, tak? Nie ma żadnych wulgaryzmów, nie ma nawoływania do dyskryminacji, nie ma? Nie ma, to jest... totalitaryzmów również nie ma. Dzień dobry. Dobrze, przestawię się, starszy po stronie. Dziękuję. Zaczekamy, tak? W jaki sposób? Różnie. Jest to wszystko na kamerach. Jest tu jakaś granica, dokąd jest teren szkoły? To parking, tak? Cały teren szkoły, tak? Niestety. Dyrektor wyraża zgodę, żeby tu pan był? Nie. W takim razie no, musi pan opuścić teren. Czy ja mogę zweryfikować, czy rzeczywiście... Granica, tak? Tak, gdzie jest granica? No nie wiem, tu już...
to musi pan się udać do Urzędu Miasta i dowiedzieć się, jak przebiega granica odpowiednich. No ale wie pan, ja nie mogę teraz panu ufać, a teraz pan mi mówi, że tutaj jest granica. To jest pana problem, nie mój problem. Albo pan mi ufa i robi pan to, co funkcjonariusze wskazują panu, albo pan mi nie ufa, zostaje pan na miejscu i wtedy będziemy się bawić. Okej, i tak miałem iść, tylko mam pytanie do państwa policjantów. Na jakiej podstawie właśnie wiecie, że tutaj jest teren szkoły i powinienem go opuścić? Nie, ja jestem sekretarzem szkoły. No to wiecie pan. Okej, czyli tutaj po prostu... Tutaj pan potwierdza, że to jest teren szkoły, to jest teren szkoły. Okej, czyli pan po prostu ufa panu sekretarzowi, tak? No tak, no bo wie, gdzie jest las wytyczony szkoły. Nie tylko szkoły. Mnie, bo również i dyrektorowi szkoły i całej Radzie Pedagogicznej. To tak, to jest pan przedstawiciel, tak? Wie pan może się też udać do dyrektora szkoły. No, jeżeli porozmawiać zechce, z nim. Jeżeli tak? On się. Tak, jeżeli zechce dyrektor się z panem spotkać, rozmawiać z nim, zapytać się, czy pan może tutaj rozdawać, czy nie, ulotki, tak? Uprzednio pan pytał, chodzi? Czy może pan. Znaczy nie, no nie pytam, bo to nie jest rzecz, o którą się pyta, tylko chcę się dowiedzieć właśnie, gdzie są granice szkoły i w jaki sposób mogę to sprawdzić. Czyli jak pan mówił, że do urzędu. Do miasta. Urząd miasta. Tak. Okej. I tam pan się dowie. Poza terenem może pan to rozdawać, tak? Nie zaczepiać, tylko rozdawać. Tam nie ma żadnych treści takich wulgarnych, ani nic związanych. Nie, no oczywiście. Natomiast mówię, no dyrektor wydał mi takie polecenie. Nie ma zgody, nie ma tutaj... Tak. Nie jest pan uczniem, nie jest pan... Znaczy zaczepianie. Ja bym przede wszystkim powiedział, że no to jest jasno napisane, chyba pan czytał, tak, że to jest za zgodą rodzica, tak, więc to nie jest... Znaczy nie chodzi mi o rodzica, tą kwestię, ale tak? Myślę, mogę tak, może pan. Kwestia jest inna. Te dzieci, z którymi pan rozmawia, nie są dziećmi tego rodzica, tylko to są zupełnie inni rodzice, prawda? I mogą sobie nie życzyć tego. Mało tego, dzieci wchodzą do sekretariatu i mówią, że są zaczepiane przez pana. No ale sęk w tym, że po prostu jeśli ktoś nie chce wystąpić w tym teledysku, to on nie wyraża zgody i jego rodzic nie wyraża, jeśli... Proszę pana, no nie tylko w ten sposób, bo pan interpretuje prawo na swoją korzyść, natomiast prawo mówi zupełnie inaczej. To proszę podać artykuł, który mówi, że nie mogę za... Nie muszę panu podawać artykułu. No nie, mówi pan, że to jest niezgodne z prawem, tak? Pan powinien je znać, skoro pan takie rzeczy mówi. Ale pan mówi, że niezgodne z prawem jest to, że zaczepiam. Zaczepianie dzieci poniżej 13 roku życia jest niezgodne. Okej, no to czekam na artykuł. No to proszę bardzo, sprawdzić sobie. No ale to pan, panowie, tutaj pan mówi. Teraz tak teraz przekomane słownie. No my wyraziliśmy się jasno, tak? Tu jest teren szkoły i nie może pan tutaj przebywać, bo nie pan ma pan zgody od dyrekcji, tak? Proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie jest teren szkoły? Rozumiem, że do Słupków, a tutaj gdzie? Dokąd? Nie mam pojęcia, proszę pana. Pan już przedstawił. No, pana pytam wersję. Właśnie. To jeszcze raz panu powiedziałem. Urząd Miasta Łodzi, zapraszam. Czyli sam pan nie wie. Pan sam nie wie. Ale ja panu nie muszę powiedzieć. Żeby nie robić to pan powinien wiedzieć, skoro pan przyszedł na teren szkoły. Ale nie, jeśli pan mnie wygania z tego terenu. I powinniście wyjaśnić, kto to jest i dlaczego i czy ma zgodę rodziców. Bo wtedy dobrze, proszę pana, ale w jaki sposób? To jest dyrektor szkoły. Chciał go zabrać i za... Czyli mam zatrzymać bez prawa, bez postawy osoby? Nie, to wyjaśnię. Pan, ma pan dziecko? Jak pana dziecko będzie jakiś obcy człowiek zaczepiał na ulicy, chciałby pan wiedzieć, co on robi? Ale ja już wiem, co pan robi. No to niech pan to wyjaśni, bo jak no nie, będziemy u szefa pytać, dlaczego pan nie wyjaśni. No dobrze, nie ma problemu. Może dobrze, myślę, że sprawa jest zakończona, bo i tak planowałem stąd oddali się iść, stąd, tak? Tak. No mówimy, no najlepiej do Urzędu Miasta i tam się dowiedzieć, tak? Jeżeli pan chce. Tyle. Okay. A teraz się oddalić, tak? Życzę powodzenia. Nie, no ja mówię, tutaj sytuacja jest tylko tamtą sytuację sprawiedliwa. No tylko dziwi mnie, że pan wygania mnie z terenu, a nie chce pan, mi pan nawet powiedzieć, gdzie jest ten teren. Wiem, że do tamtych Słupków, okej. Okay. Ale dokąd jest tam i dokąd tam? Bo to pana, nie ja muszę udowodnić panu, gdzie jest teren szkoły, jeśli pan... Teren, nie, to pan przyszedł na teren szkoły, tak? To pan powinien. No to niech chociaż pan mi powie, gdzie momencie, jest ten teren szkoły. To ja panu mówię, gdzie pan może sobie sprawdzić. I to jest pana problem, w jaki sposób i gdzie pan to zrobi.
Okay, czyli... Ja panu wskazałem miejsce, gdzie pan może to sprawdzić. Okej, czyli będę na trawniku. Pan powie, że to jest teren szkoły. Ja nie będę w stanie tego zweryfikować, tak? I jest pan w stanie zweryfikować. No ale teraz muszę pójść do urzędu. No tak. Ale skoro pan przychodzi do nas i chce pan rozdawać na terenie szkoły ulotki, no to... No ja nie wiem, czy to jest teren szkoły. No to ja panu mówię, to pan tego nie zweryfikował, to ma pan taki obowiązek. A to nie pan powinien mi udowodnić, nie, że to jest ten szkoły? Jeżeli pan chce coś zrobić, no to musi pan uzyskać zgodę, tak? Ale to jest właśnie sprawa, o której nie będę prosił zgody dyrekcji. No dobrze, pana, no to jeżeli tutaj urzędu. Rodzice wystąpią do komisariatu ze zbiorową skargą, no to będzie miał pan problemy, bo zaczepia pan bardzo dzieci, tak? Mhm. No i po co? Ale za co skargę, że? No zaczepia pan dzieci, no i dzieci teraz mogą wszystko mówić, tak? Co pan robi? No, daje pani te ulotki, tak, na siłę, czy nie na siłę, nie wiem. Nie no, niektórzy ja nie oceniam, biorą, tak? Niektórzy nie, tylko no, gdzie jest to... ten artykuł, który właśnie mówi, że nie można zaczepiać dzieci? Nie będziemy panu teraz mówić, tak? No to jest teren szkoły, to jest przedstawiciel szkoły. Ja zadam panu inne pytanie. Mhm. Jaki jest artykuł, że może pan chodzić po chodniku? No, ja się nie znam. Na ten... Wszystko na ten temat, a pan chodzi. No, ale pan się wypowiada na temat prawa, chodzi, tak? Że ja nie... bo to jest przedstawiciel szkoły, tak. Tu jest teren szkoły. Ale nie, bo pan się wypowiada, że nie mogę, że nie mogę podchodzić do dzieci i rozdawać ulotek. Jeśli pan tak stawia taką tezę, no to czekam na podstawę prawną. No może pan bardzo długo czekać, bo ja panu nie muszę jej podać. Ponieważ okay. Pan rozdaje ulotki, dobrze, taką chciałem odpowiedzieć. To w tym wypadku pan powinien dokładnie wiedzieć, co panu wolno, a czego panu nie wolno. Zgadza się pan ze mną, czy nie? Nie. Nie zgadza się. Uważam, że jeśli pan mówi, że ja nie mogę rozdawać, no to powinien pan podać podstawę prawną. I ja panu powiedziałem, na terenie szkoły nie ma pan prawa robić czegoś takiego bez pozwolenia dyrektora. Dokładnie. Dobrze, czyli tak co? Podejrzewam. Pan się uda tylko do... nie wiem, czy tu jest teren szkoły i tyle. No to pan się uda do Urzędu Miasta i pan się dowiedzie z tej szkoły, tak? Aczkolwiek pan przedstawiciel szkoły mówi, że tu jest teren szkoły. No więc tak. Więc wierzymy panu, który tutaj urzęduje, tak? Susan.